Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dziś temat magia. Niby to takie oczywiste, ale z drugiej strony my tego w ogóle nie przestrzegamy, a ponoć bardzo nam na tym zależy. A mianowicie nazywa się ten temat wieczna młodość. Kochani, kiedy ta młodość się w naszym życiu pojawia? Przede wszystkim wtedy, gdy mamy optymistyczne nastawienie do życia, gdy wiemy, co chcemy robić, gdy żyjemy pasją. I mało tego, obserwuję bardzo dużo ludzi. Widzę, w którym wieku zmienia się im twarz, kiedy tak zwany wiek postępuje. A są też osoby, które wiecznie wyglądają młodo. Jaka jest recepta? Kochani, przede wszystkim dużo te osoby czytają. To jest taki wspólny wyznacznik, że jednak umysł to też jest pewien rodzaj mięśni, który albo się rozwija, albo się kurczy. Jeżeli zakończyłeś swoją edukację na 20 roku życia, a następnie poszedłeś do pracy i przez ileś lat wykonujesz tylko i wyłącznie tą samą pracę, nie rozwijasz się, nie zdobywasz nowych wiadomości, umiejętności, to niestety to wszystko się kurczy. Ja akurat mam taką pracę, gdzie jestem zmuszona uczyć się na bieżąco. W związku z tym ja, mimo że jestem w takim wieku, uczę się bardzo dużo. Mało tego, bardzo dużo uczęszczam na szkolenia i mało tego, później się bawię w eksperymentowanie, czy to, co tam mówili, czy to jest prawdą i jak to tak naprawdę działa. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest przebywanie na świeżym powietrzu. To bardzo dziwne, że jako dzieci, jak mamy małe dzieci, to wychodzimy z nimi na spacer i mamy czas, żeby wyjść na ten spacer. Potrafimy godzinami przesiadywać na placu zabaw ze swoją pociechą. Natomiast w momencie, gdy jesteśmy osobami dorosłymi, wracamy z pracy, to nagle siedzimy w domu, włączamy telewizor, żyjemy plotkami i w ogóle prawie wcale nie spacerujemy. To jest straszne, ponieważ mamy tak naprawdę niedotleniony umysł, a abyśmy prawidłowo się rozwijali, potrzebujemy świeżego powietrza. Więc tutaj na przykład mój dziadek, czy osoby, które naprawdę mają już przepiękny wiek, to są osoby, które tak naprawdę większość swojego życia przepracowały na świeżym powietrzu. Co dalej? Kolejnym ważnym czynnikiem jest odżywianie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że staje się tym, co je. Więc popatrz na swój talerz, co tam jest. Czy tam jest zachowana piramida żywieniowa? Czy jest tam nabiał? Czy jest tam kasza? Czy są tam jakieś inne produkty? Warzywa, owoce? Jak często spożywasz mięso, które zresztą sam wiesz, jak to w dzisiejszych czasach z produkcją tego mięsa, więc czym się tak naprawdę faszerujesz? Co dalej? I kochani, sen. Jak jest swoim snem? Czy wiesz, że wymagana jest odpowiednia ilość snu? Jeżeli nie śpisz odpowiedniej ilości snu, to tak naprawdę też kurczysz swoje życie i to nic dobrego nie przynosi, tak? Ponieważ ważne jest, aby zachować w życiu równowagę. Ja akurat czasami mi się nawet zdarzyło, gdy mieliśmy w szkole dzień sportu, gdzie byłam zmuszona ubrać na sportowo, gdzie kolega z pracy mówi: weź się przesuń, bo stoisz w przejściu. Później tak na mnie spojrzał, mówi: o, przepraszam, nie wiedziałem, że to ty. No właśnie, kochani, eliksir młodości to jest coś, co zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. Dlatego weź i zwróć uwagę na to, czy codziennie przebywasz przynajmniej godzinę na świeżym powietrzu, czy być może wsadzasz dupsko w samochód i się tylko wozisz, i twoje przejście to jest z pracy do auta, z auta do sklepu, z torbami, walizkami i tak dalej. Później, czy codziennie czytasz i rozwijasz się, czy się czegoś nowego uczysz. Później, ważne jest też, żeby uprawiać jakiś sport, tak? Może być to chodzenie, może być to bieganie, pływanie, być może jakaś gra w coś. Ważne, żeby troszeczkę ten organizm motywować. Mogą to być również już same spacery, tak? W momencie, gdy się decydujemy być na świeżym powietrzu. No i to odżywianie i sen. To są, słuchajcie, kluczowe czynniki,
które tak naprawdę w dzisiejszych czasach są naszym eliksirem na młody wygląd i długowieczność. Więc jak chcesz, to Twój wybór. Prześledź swój dzień, czy dzisiaj byłeś na spacerze, czy też siedzisz w domu, w pomieszczeniach zamkniętych i czy się do tego stosujesz, czy nie, a później nie miej do nikogo pretensji, że nikt Ci o tym prędzej nie powiedział. W takim razie dbaj o siebie, wyglądaj coraz młodziej i czuj się szczęśliwy. Do zobaczenia na szczycie!